Witam serdecznie. Kijkowy szlak, Słubickie Łąki i 26 listopad 2011. Dzisiaj kilka słów na temat PR czy rzeczywistość. A chcę powiedzieć kilka słów w tym temacie PR-u rzeczywistości i rzeczywistości, ale w odniesieniu do firmy marketingowej, MLM-u, który prowadzimy, którym się zajmujemy i w ogóle do całej branży marketingu wielopoziomowego. Żyjemy w świecie możliwości, nieograniczonych możliwości. Wierzę w to bardzo mocno. Ten świat jest pełen możliwości, bez wątpienia. I jakby w wyszukiwaniu tych możliwości, w realizowaniu potem ich, w przekształcaniu ich w rzeczywistość, można obrać dwie drogi. Można obrać drogę rzeczywistą, prawdziwą, autentyczną, bo mamy coś wartościowego, co wymaga tylko udoskonalania, może jakby rozwoju i zaangażowania w temat, ale możemy wybrać też drogę PR-owską, drogę ładnego wizerunku, pięknych słów, bicia piany, opowiadania nie wiadomo czego, prawda? No jest to jakby wybór. Wybór, który generalnie zależy od ludzi, którzy decydują o danym temacie. Ludzi, którzy prowadzą w kontekście firm marketingowych, od ludzi, którzy firmy uruchamiają, którzy decydują o tym, jak firma będzie funkcjonować, jak będzie działać. I oczywiście w marketingu jest bardzo różnie. Jest bardzo różnie. A jednak zdecydowaną przewagę, nie mam wątpliwości co do tego, patrząc na cały świat marketingu, mają firmy PR-owskie. Niestety tak to wygląda. Firm rzeczywistych na szczęście jest trochę, prawda? Nie jest je tak strasznie dużo, ale trochę ich jest i dzięki Bogu one pokazują, one tworzą ten marketing wielopoziomowy, prawdziwy, realny i wierzę, że dzięki nim marketing będzie tą fantastyczną formą dystrybucji w przyszłości, tą główną, podstawową dla większości ludzi. I teraz na bazie Titanoni jesteśmy w firmie, czy działamy w firmie, która powstała prawie 16 lat temu. W firmie, która zrodziła się z pasji człowieka do nauki, do życia, do rośliny, która ma tysiące lat historii, a która okazuje się dzisiaj czymś fantastycznym, czymś niezwykłym, jeśli chodzi o ludzkie zdrowie. Mamy do czynienia z firmą, która buduje swoje przedsięwzięcie na bardzo realnym gruncie. Na bardzo realnym gruncie, bardzo prawdziwym, popartym nauką i wszystkim, co jest niezbędne w dzisiejszym świecie, żeby można było bez wątpienia widzieć, że jest to wszystko realne i prawdziwe. Przede wszystkim oczywiście doświadczenie, praktyka. To, co przedsięwzięcie przynosi w formie zdrowia dla ludzi i w formie finansów dla ludzi, którzy w przedsięwzięcie się angażują. I teraz, oczywiście w rozwoju firmy są różne momenty, ale te momenty słabsze, te momenty zakręty, jak my często nazywamy, te momenty przełomowe, one najbardziej pokazują, czy mamy do czynienia z firmą PR-u, czy mamy do czynienia z firmą rzeczywistą, prawdziwą, autentyczną. I ja w Titanoni współdziałam w tej chwili ponad 8 lat. Miałem okazję być w różnych miejscach, miałem okazję poznać założycieli i tak wspaniałych ludzi, tak poświęconych człowiekowi i idei, którą rozwijają. No, nie jest łatwo znaleźć w tym świecie prawdziwych liderów, prawdziwie oddanych ludzi z mocnym, autentycznym, prawdziwym fundamentem moralnym, etycznym. Podstawowa rzecz. No, niemalże no, główna. Decyduje o tym, jak to wszystko później się dzieje. Ale jak mówię, są zakręty, są różne momenty, są nietrafione decyzje, są sytuacje, w których po zachowaniu ludzi, którzy decydują w przedsięwzięciu, możemy wyciągnąć wnioski, czy mamy do czynienia z firmą PR-u, czy mamy do czynienia z firmą rzeczywistą. Titanoni swego czasu uruchamiało cały program kawiarni, restauracji. Były to kawiarnie zdrowotne, restauracje takie ze zdrowym jedzeniem. Titanoni Cafe to się nazywało, kawiarnie i restauracje. Program wyglądał imponująco, kosztował w sumie miliony dolarów. My byliśmy dumni z tego przedsięwzięcia, ale 3 lata temu John Wadsworth, prezydent Titanoni, po dokładnej analizie wszystkiego, stwierdził, że jest to temat, który jest niepowielalny, że jest to temat, który jest nieduplikowalny, że jest to temat, który
generalnie przynosi więcej strat niż zysku i był gotów na konwencji, na konferencji w Stanach Zjednoczonych, a potem w czasie podróży w różne miejsca powiedzieć o tym, że był to ślepy zaułek, że firma się z tego wycofuje, że podjęła taką decyzję. Powiedział, to ogłosił. Byliśmy na spotkaniu w hotelu Hilton swego czasu z żoną Watsworthem, kiedy opowiedział o tym dokładnie, konkretnie, bez żadnych okłódek, bez niczego, bez jakiegokolwiek udawania. Powiedział, że musiał zwolnić 80 osób, że było to bardzo trudne dla niego, że musiał zrezygnować z wielu, wydawało się, dobrych ludzi w firmie. Część to rodzina, musiał zwolnić brata, ponieważ firma, jej rozwój, nasze życie, które jest zależne od rozwoju firmy bardzo mocno, jest ważniejsze niż jakieś tam pomysły, które może kiedyś by pracowały, ale dzisiaj nie funkcjonują. Swego czasu został dodany taki dodatkowy plan, coś w stylu Matrix, związane było z takim dodatkowym produktem na bazie Noni. To też okazało się takim ślepym zaułkiem, prawda? Jak John Watsworth powiedział. Powiedział, że się z tego wycofujemy. Chodzi mi generalnie o to, że to wszystko jest takie bardzo realne, takie prawdziwe, takie autentyczne. Nie ma żadnego PR, nie ma żadnego pucu, szlifowania, udawania. Jest to po prostu realne, konkretne. Jesteśmy na realnym gruncie, na prawdziwym produkcie, na produkcie, który jest bazą w MLM-ie. A spotykam często ludzi, którzy są zafascynowani marketingiem, mówią o pieniądzach, mówią wielkie rzeczy. Jak dochodzimy do produktu, no to jest taki skrótny, wiesz, to jest potrzebne, ważne, wszyscy tego potrzebują. Chrzandolenie, prawda? Jakiś produkt jest realny, który jest rzeczywisty, który jest prawdziwy, który jest autentyczny i wiem, że my taki produkt mamy. Że bazujemy na czymś, co jest niezwykłe. I bioaktywność, cały proces, cały przemysł bioaktywny, który rozwijamy, cała nauka, która jest za nami, to wszystko, co firma realizuje, ta wizja przyszłości sprawia, że Titanoni jest na dzień dzisiejszy absolutnie najlepszym domem dla ludzi, którzy chcieliby spędzić swoje życie z marketingiem wielopoziomowym, mając coś, czego nigdy się nie będą wstydzić, a z czego będą wręcz dumni, co będzie służyć wielu, wielu ludziom, co będzie przynosić fantastyczne efekty. I to jest to. I to jest taka całość tego wszystkiego. Więc warto się często zastanowić, kiedy robi się coś w życiu, szczególnie w marketingu wielopoziomowym, czy buduje się przedsięwzięcie PR-owskie tylko, które ładnie brzmi i które trzeba przykrywać, udawać, zasłaniać i, prawda, cuda opowiadać, czy tak naprawdę buduje się przedsięwzięcie rzeczywiste. Ja jestem dumny z tego, że z grupą przyjaciół budujemy rzeczywiste, autentyczne przedsięwzięcie. Prawdziwe, autentyczne, prawdziwe, najprawdziwsze w świecie przedsięwzięcie marketingu wielopoziomowego. Dzięki serdecznie. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Thank you.